Hejka kochani, witam Was bardzo serdecznie w serii Hybrida Time. Dzisiaj zrobię biało-różowe ombre. Jedną rękę już sobie zrobiłam, naszykowałam, jedynie został kciuk, który niedawno ratowałam i tu miała być całkiem inna koncepcja, całkiem inny wzór, ale jak wiadomo, kobieta zmienna jest, więc postanowiłam zrobić teraz ombre. Druga rączka już jest przyszykowana do nakładania hybrydy. Dzisiaj będę używać trochę nowości. Mam tu bazę proteinową z Indigo oraz bezkwasowy primer. Również dwa pilniczki, jest tutaj polerka, która co najważniejsze nie rani skórek, jest bardzo elastyczna, bardzo mi się spodobała. Również pani w sklepie poleciła mi pilnik, który wystarcza na bardzo długo, możemy go myć pod ciepłą wodą oraz dezynfekować. Jestem zachwycona tym pilnikiem, również bardzo serdecznie go Wam polecam. Zakupiłam sobie również lampeczkę do robienia paznokci w IKEA. Jest naprawdę bardzo fajna, jak widzicie jest końcówka USB, więc podłączam sobie ją do komputera, mogę sobie w tym samym czasie oglądać filmiki. Jest elastyczna, jest naprawdę bardzo, bardzo fajna, nadaje się do robienia paznokci, do biurka, do czytania, pisania, odrabiania lekcji, także jestem zachwycona tą lampką. Znajdziecie ją w IKEA. Dzisiaj będę używać również zwykłej bazy z Indigo. Bazy proteinowej używam do palców wskazujących, bo są bardzo miękkie. Również Tokyo Style Color, taki mocniejszy i z chińskiej strony, jak widzicie, taki kolor różowy. Lakier naprawdę długo się trzyma. Jestem w szoku. Firma Sohill, jakoś tak się czyta. Patyczek. Top z semilaka. Lakier z Indigo. Gąbeczki do zrobienia naszego ombre. Więc zaczynamy. Przyszykowałam paznokcie polerką z Indigo. Odtłuszczam najpierw paznokcie cleanerem i nie mam wacików bezpyłkowych, to używam zwykłej chusteczki. Następnie nakładam primer. I zaczynam nakładać bazę proteinową, jak już Wam wcześniej wspomniałam, na palce wskazujące, bo jednak te paznokcie są najbardziej używane, miękkie, no szkodliwe. A zwykłą już bazę z indigo, tą niebieską, używam na pozostałe paznokcie. Wszystkie paznokcie maluję na biało. Wiecie co, doszłam do wniosku, że najlepsze paznokcie, najlepiej kolor wygląda, kiedy zrobi się trzy cienkie warstwy. Na gąbeczkę nakładam biały lakier jako pierwszy.
drugi ten chiński różowy i trzeci ten najmocniejszy kolor z indigo. Powiem Wam, że na stopach zrobiłam sobie jedynie biały i różowy chiński i wyszedł kolor bardzo delikatny. Tutaj chciałam taki ostrzejszy, mocniejszy troszeczkę kolor, dlatego postanowiłam zrobić jeszcze trzeci dodatkowo Tokio. Delikatnie dotykam paznokcia. Zaczynam najpierw troszeczkę niżej, żeby biały było widać, a następnie lecę tak jakby do góry i delikatnymi ruchami tak przyklepuję, a robię, no staram się zrobić taki efekt ombre. Wybaczcie mi, że troszeczkę straciłam ostrość. Pozostałości po bokach, co pobrudzimy nasze skórki, zmywajcie, usuwajcie, chusteczką higieniczną wystarczy. Ja tutaj używałam i później tak się zdenerwowałam, bo słuchajcie, tyle razy chodziłam do mojej córki, że zazwyczaj 90% tego czasu, kiedy właśnie śpicie, dzieciątko, jest ok, a no jednak tym razem latałam non-stop i zapomniałam na koniec zetrzeć skórek po lakierze i później bardzo ciężko mi było go usunąć. No i tak robiłam kolejne pazurki. Kiedy pierwsza warstwa utwardziła się, wzięłam nową już gąbeczkę i od nowa pomalowałam najpierw białym, później różowym, delikatnym i tym mocniejszym. Postawiłam tak na środku i zgięłam delikatnie gąbeczkę, żeby tak nie brudzić rąk. Dokładałam jednego palca do drugiego palca, na przykład palce wskazujące robiłam razem, żeby mniej więcej wyszły równo. I na zakończenie oczywiście top. Po 6-krotnym lataniu na górę do dziewczynek, po popsuciu się aparatu, jest i efekt końcowy. Te paznokcie robiłam chyba najdłużej na świecie. Pamiętajcie o skórkach, ja zapomniałam i było mi bardzo ciężko usunąć lakier ze skórek, także za każdym razem, jeżeli wyjedziecie, przetrzyjcie chusteczką. Naprawdę miałam z tym później dużo roboty, także tak prezentują się już pazurki w świetle dziennym. Mam nadzieję, że efekt końcowy Wam się podoba. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaczki, pa!